nie wybaczam. Nie wierzę w drugie, trzecie i dziesiąte szanse. Jak ktoś raz cię wydymał, zrobi to ponownie. Ludzie wrażliwi o dobrym sercu cierpią niestety najbardziej. Podaruj tym, których kochasz, skrzydła, aby mogli latać. Korzenie, aby wracali i powody, aby zostali. Miej zawsze siłę i odwagę. Wyrzuć ze swojego życia kogoś, kto depcze twoją osobowość i rani twoje uczucia. Nawet ten, którego kochasz, nie ma prawa cię pozbawić uśmiechu i nie szanować. Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko i każda noc jest za krótka na sen. Nigdy się nie poddawaj, bo jeśli przejdziesz najgorsze chwile, to znaczy, że zasługujesz na te najlepsze. Największa głupota ludzka? Bacz się, co ludzie powiedzą. Co cię nie zabije, pewnie spróbuję ponownie. Bądź gotowy. W przyjaźni nie liczy się to, kogoś znasz dłużej. Liczy się to, kto przyszedł i cię nie zostawił w trudnej chwili. Kiedy zauważysz w kimś coś pięknego, powiedz mu. Tobie zajmie to kilka sekund, a w nim może zostać to do końca życia. Opuszczenie toksycznych ludzi to ważny krok w drodze do bycia szczęśliwym. Ludzie natychmiast zauważają, kiedy zmieniasz swoje nastawienie do nich, ale nie widzą, że powodem tego było ich własne zachowanie. Ile dasz dobrego z siebie, tyle ci się zwróci. Od innych osób, w innej postaci, w innym czasie, ale na pewno wróci do ciebie. Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto widzi ból w twoich oczach, podczas kiedy cała reszta wierzy w twój uśmiech na twarzy. Bo w życiu nie chodzi o to, by mieć milion znajomych, ale o to, by mieć kogoś, kto stanie obok ciebie, gdy milion innych będzie przeciwko tobie. Bądź sobą, ludzie nie muszą cię lubić, a ty nie musisz się tym przejmować. Czasem przychodzi taki moment w życiu, że trzeba zrezygnować, zapomnieć, pójść naprzód. I nieważne jak cholernie by ci zależało, jak trudne by to było, po prostu trzeba odejść. Nikt nie widzi twojego cierpienia, nikt nie widzi twojego smutku, nikt nie widzi twojego strachu, ale wszyscy widzą twoje błędy. Psu jest wszystko jedno, czy jesteś biedny, czy bogaty, wykształcony, czy analfabeta, mądry, czy głupi, daj mu serce, a on odda ci swoje. Przyjaźniaj się dla kogoś. Profanę sobą mieć dla siebie. To cię masz popatrzeć w lustro i widzieć tego, kim jesteś, a nie marionetkę, użytą i mówię ci podoba. I siedzi z tobą aż do rana. Jeśli chcesz mieć szczęśliwe życie, skup się na twoich celach, a nie na wszystko, co cię otacza. Najwięcej szczerze może nie dać można w wielu przyjaciół pozwolić, ale zawsze da ci coś właściwym ludziom w naszym życiu. Odcinanie się od pewnych osób w życiu wcale nie oznacza, że ich nienawidzisz. Każda minuta to tylko tyle, że szanowanie nauczyło mnie jednego. Chwila, gdy nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać. Zazwyczaj czasami odchodzimy tylko po przyjaciół, wcale nie prawdaje się, ktoś za nami pójdzie. Przyjaciół poznaje się z rozczarowanie, kiedy odwracasz się. Ludzie, którzy w przeszłości zostali mocno zranieni, miłość to nie na boku, ponieważ nie chcą, aby wiesz cierpiał tak jak oni. I oddanie drugiemu człowiekowi. Ludzie, którzy naprawdę będą chcieli być w twoim życiu, powtarzanie komuś, że go kochać. Miłość kryje się w najprzyjacielskich, kiedy nie masz nic. Czasami podejście do życia, kiedy masz pojawiają się w spontanicznie. Czasami trzeba przejść w momencie, kiedy wcale nie jest szczęście i radość życia. Wszystko, co spotyka nas w życiu, ma nas czegoś nauczyć. To właśnie kreuje nas samych i to, kim jesteśmy. Pamiętaj. Pamiętaj.